Dzisiaj jesteśmy na premierze filmu Filip i wiemy, że zagrała w nim pani rolę. Gdyby mogła pani nam opowiedzieć, co to była za rola? No to taki specyficzny udział w filmie, ponieważ ja śpiewam tam fragment piosenki w takiej varieté na terenie getta. Także jest to scena, jedna z pierwszych scen w filmie, chociaż filmu jeszcze nie widziałam, nie miałam okazji być na pokazie, więc jestem podwójnie jakoś tak przejęta, bo pierwszy raz zobaczę film. I ten też swój udział, także mam udział wokalny, aktorsko-wokalny. Reżyser Michał Kwieciński zadzwonił do mnie, powiedział, że to będzie taki nieduży udział, ale ważny. Więc dla mnie było to o tyle ciekawe, że śpiewałam piosenkę Widzisz. Musiałam się nauczyć tego tekstu i nagrać. I potem w bardzo takiej scenie, która jest takim długim ujęciem, bałam się tylko, żebym ja czegoś nie zepsuła. Jeśli coś pomylę się w tej piosence, czy to po prostu zepsuję takie długie ujęcie. Byłam głównie na tym skoncentrowana. Wiem, że zrobiło na mnie wrażenie, jak przygotowywałam się. Grałam w ostatnim dniu filmowym, kręcenia filmu. Także już wszystko, wszyscy wiedzieli, a ja mam, to był mój pierwszy dzień. Więc to też jest takie dziwne. I kiedy przyszłam na plan i zobaczyłam, jak byli właśnie wszyscy, którzy brali udział w tej scenie, poprzebierani, wszyscy tak oddający ten czas i klimat. I jeszcze właśnie, no tak byłam przejęta tym. Rzeczywiście zrobiło to na mnie duże wrażenie. Cała ta scenografia i wszyscy, wszystko było gotowe już na planie. Band, wszyscy z opaskami, z gwiazdą Dawida i to miało dodatkowo takie jakby upiorny wydźwięk, że właściwie tu się niby życie toczy, jest występ, ale tak naprawdę jesteśmy w getcie. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.